Siemano, Feniks, witam was w nowej serii na moim kanale. Może to będzie seria stała, nie wiem, zobaczymy, może tylko będzie jeden odcinek. Ale pod czwartym odcinkiem z Funny Moments chciałem, żebyście zadawali pytania do Q&A. No to było sporo czasu temu, jakieś, no dużo. No i postanowiłem w końcu te pytania zebrać i nagrać ten odcineczek. No i jeśli macie jakieś kolejne pytanka, to zadawajcie je pod tym odcinkiem. Jeśli będzie chociaż te 5-6, tak jak w tym odcinku, to będzie następny, no i będzie to się ciągnęło, powiedzmy. No ale przechodzimy do pytania. Jeszcze oczywiście, jeśli wam się odcinek spodoba, zostawcie lajka, subskrypcję, napiszcie komentarzyk, pytanka jakieś, jeśli macie. No a my przechodzimy do pytanka. One będą wam się wyświetlały tutaj, więc będziecie mieli, widzieli kto je napisał. Także pierwsze pytanie od Kazusa. Czemu zacząłeś nagrywać na YouTube? Czemu zacząłem nagrywać? No jak to się było małym dzieciakiem kiedyś, się oglądało u JJ Jokera, u CTSG Minecrafta. No i tak się myślało, kurde, fajnie było nagrać, nie? Kiedyś to była... Ja byłem w pierwszej gimnazjum chyba, no. Z kumplem, z Seasonem, który jest moim moderatorem i moim dobrym ziomkiem. Mówimy, dawaj, nagramy coś. No i zaczęliśmy nagrywać Minecrafta, oczywiście. Mieliśmy taką serię, zagrajmy w Minecraft Beta, to pamiętam. No i tam nagraliśmy, chyba tam było 7-8 odcinków z sezonu jednego. Potem nagrywaliśmy drugi. No i tam łącznie było 12 filmów. Potem wyszła taka jedna sprawa, to już nie będę wam tego opowiadał. No i zaprzestaliśmy działalność na tym kanale i mieliśmy zamiar stworzyć drugi. Ale tam się opierdzielaliśmy ten i w końcu każdy z nas zrobił se swoje... Swój kanał, o, tak powiem to. Swój kanał. On się zaczął zajmować grafiką, potem animacjami. I ja zacząłem se nagrywać. Najpierw tam wleciały jakieś, nie wiem, nie pamiętam już co tam. No Cezik mniej więcej zaczął tam wlatywać. No i tak się to ciągnie do teraz, więc to jest twoja odpowiedź. Po prostu z nudów, o. Skąd się wzięła nazwa twojego kanału? Nazwa mojego kanału, no to było właśnie jak zakładaliśmy te konta. No to ja właśnie tak na początku nie wiedziałem, jak nazwać. Mówię, kurde, no chciał coś takiego oryginalnego, mówię, nie? Mówię, co by tu wymyślić? Tak mówię. I akurat wtedy grałem w Smite'a. I tam była zawsze, jako drugi, na midzie, jak się grało 3-3, to druga do przejścia blokada, o tak powiem, był to Feniks. I on mnie zawsze denerwował, bo on był taki twardy. Ja mówię, no kurde, ja też jestem niebyle ziomek, nie? No to mówię Feniks i tak zostało i tak jest do teraz. No i dobra, teraz kolejne pytanko od 9. Nie wiem jaki był nick wcześniej, ale teraz jest 9. Dlaczego zacząłeś nagrywać na YouTube, to już było. Jakiego typu gry lubisz najbardziej? Jakiego typu gry? RPG przede wszystkim. To wiadomo, tam jakiś Skyrim, Wiedźmin, coś takiego. Bijatyki, co takim na przykład Dragon Ball Xenoverse. To tam jeszcze symulacyjne różne, jakiś farming czy coś, też są spoko. No i generalnie to takie typu gry. Jakieś tam jeszcze o FPS-y właśnie, jak CS. Ja dużo rodzajów, typów gier lubię, więc no. Czy myślisz o dalszej karierze na YouTubie? Karierze. Na razie to nie można tego nazywać karierą. Dopóki coś nie przynosi zysków, to jest po prostu wykorzystywanie w jakiś sposób wolnego czasu. A żeby myśleć o zarabianiu, trzeba mieć najpierw 1000 subskrypcji. Także możecie zasubskrybować kanał w tym momencie, żeby rozwinąć karierę moją na YouTubie. Nie no, żartuję oczywiście. Kto chce subskrybować, kto nie, to nie. No ale po prostu, no, na razie to traktuję jako rozrywkę. Może w przyszłości coś z tego będzie, chociaż wątpię, bo nie mam jakichś planów z tym związanych, ale to się zobaczy. Dobra. Trzecie pytanie, może trzeci komentarz z pytaniami, no to jest od Nikosia. Dlaczego nagrywasz na ty? No to już było. Czemu inwestujesz w stanowisko, skoro nie masz gwarancji zwrotu kasy? Szczerze, dla czystej wygody. Ty powinieneś dużo o tym wiedzieć, Nikoś, że jak masz w miarę dobry sprzęt, w miarę dobre rzeczy, to nic cię nie denerwuje, że coś się psuje, że na przykład coś ci nie pójdzie itp. itd. Tak jak ty miałeś z internetem, więc wiesz o co chodzi, nie? Czemu jesteś jebnięty? Powiem tyle. Nikodem. Pierdol się!
Kolejne pytanie od Kubonexa. Grasz Fortnite? Jeśli tak, to jaki level? Nie gram Fortnite'a. Grałem, tam nie wiem, który miałem level, już nie pamiętam, ale nie gram. Ta gra mnie tak mi się przejadła, że za dużo update'ów, za dużo zmian. Jakoś mi ta gra nie przemawiała. Przede wszystkim jeszcze te budowanie, które psuło mi zabawę, bo w Fortnite'cie w sumie mniej się liczy skill niż cokolwiek innego. Bardziej budowanie tam gra dużą rolę i fart. Kolejne pytanie od Seasona. Brunetki czy blondynki? Nieważne co mają na zewnątrz, ważne co mają w środku. Tyle starczy. I kolejne pytanie od Julii. Najlepsza ekipa na YouTubie? No to wiadomo. Twoja ulubiona gra i dlaczego to Counter-Strike Global Offensive? Dlatego, że wygram w niego z najlepszą ekipą, nie? No to... pierwsza gra, w jaką zagrałem. O Boże. To tak, na Pegasusie to było Mario Bros, ten klasyczny Mario Bros. Ten klasyczny Mario Bros. A na komputerze to, o Boże, miałem kiedyś taką grę, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale to była taka gra interaktywna, taka typowo dla dzieci. Nie wiem, no jakby w zerówce jak w komputer swój pierwszy dostałem. To była taka gra, nie wiem, może wam tutaj gdzieś wkleję jak ją znajdę, ale jak nie znajdę to nie wkleję tego. Nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywało, więc jak będę miał to wam dorzucę. A to była taka, tam były warcaby, tam jakieś, nie wiem, takie jakieś, taka typowa interaktywna gierka. A taka pierwsza gra, w którą grałem już tak bardziej, w sumie to Counter-Strike 1.6. Czy jeszcze jakiś, nie wiem. No w każdym razie był to Counter-Strike, tylko nie pamiętam który. I kiedy zmontuję twoje akcje na kanał? Tak. Kiedyś tak. Dobra, także to już były wszystkie pytania na ten odcinek. Jeśli macie kolejne, zadawajcie je w komentarzach. No i co? Zostawcie lajka, subskrypcję, jeśli wam się odcinek spodobał. No i na razie. Elo. Yo.